Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem Daniel. A ja jestem Dawid i oczywiście jak zwykle codziennie, również i dzisiaj będziemy wam opowiadać o tematyce bloków mowy, jąkania, treningów mowy. Dokładnie, ale dzisiaj stricte odcinek o wycofywaniu się, ponieważ jeszcze na naszym kanale nie mówiliśmy tak dokładnie, nie podawaliśmy różnych sytuacji, stricte opierając się na plakacie tu SBS-u, czyli zespołu emocjonalnych bloków mowy, gdzie są różne tu takie aspekty, jak chodzi o problem, z jakim zmagają się osoby dotknięte tym problemem. No i dzisiaj wycofanie się. Jak możecie zobaczyć, na tym plakacie są różne statki, są to komunikaty, które chcemy przekazać, nasze myśli, nasze słowa, które chcemy przekazać komuś. No i musimy przedostać ten statek, musi on przepłynąć na drugą stronę, czyli przez zaporę. No i jest taki statek, który zatapia się tuż za źródłem. Możesz go pokazać tutaj widzą? Tuż za źródłem, czyli ten, prawda? Tak, zobaczcie. On tutaj ma przepłynąć przez tą zaporę, ale tutaj już wie, że będzie blokada, prawda? Zająknięcie może tak, być. Tak, blokada, czy zająknięcie, czy jakieś, czy powtórzenie i tak dalej. No ale już tutaj on się zatapia. Dlaczego tak wcześniej? Zwróćcie uwagę, on się zatopił jeszcze jak nie ujrzał światła dziennego, czyli nie zabrzmiał, bo dopiero co został wyprodukowany. Tak. I tak bardzo często się dzieje. Osoby, które są świadome tego, że mają ten problem z mową, że się jąkają, zacinają, blokują, no chcą uniknąć tej konfrontacji, tego przeżycia, że to będzie zauważalne, że to będzie rozpoznane przez kogoś, że to będzie ocenione i zatapiają te statki, czyli nie odzywają się w ogóle. Wycofują się z rozmowy. Na przykład mają jakąś tu już myśl, czyli puścili statek w głowie dopiero, ale zatopili, stwierdzili, że nie przepłynie przez tę zaporę, będzie blokada i koniec. I wycofują się z tego, z tego komunikatu. I oczywiście ten statek nie oznacza, że osoba nie ma niczego do powiedzenia, bo ma, ale niestety zachowuje to dla siebie. I często na przykład, tak to może wyglądać, tak jakby faktycznie nie miała nic tam do powiedzenia. Może małomówna. Może małomówna, może skromna, a właśnie wewnętrznie się chce powiedzieć więcej, chce powiedzieć swoje zdanie i tak dalej. I wiele osób na przykład uczestniczy w jakichś przyjęciach rodzinnych ze znajomymi i siedzą cicho. Całą imprezę, całe przyjęcie nie powiedzą ani jednego zdania, albo jakieś przytaknięcie, tylko jakiś dźwięk. Śmieją się ze wszystkimi. Tak. A w głowie tutaj cała rzeka myśli, aż jest wzburzona. Wracają z tego przyjęcia i mają wielkie pretensje do samego siebie. I takie poczucie winy może być, że a może mogłem coś z tym spróbować, powiedzieć, ale było tak silne napięcie, taka obawa przed tą blokadą, jąkaniem, że się wycofywali właśnie, czyli zatapiali statki. I właśnie o tym statku wspomniała jedna z kursantek Ania w programie Dzień Dobry TVN, że właśnie milczała przez 16 lat. W takich sytuacjach różnych. Nie odzywała się, bo właśnie tak bała się konfrontacji z tą zaporą. Tego, że to będzie zauważalne. Tego, że nie powie tego płynnie. O pani przypadku, o milczeniu przez 16 lat. To nie jest tak, że milczymy przez chwilę. Milczymy przez 16 lat i tak naprawdę w pani przypadku wyglądało to w ten sposób, że nie odzywała się pani w szkole, nie odzywała się pani do rodziców. Siedziała pani w domu, w pokoju i płakała nad swoim nieszczęściem. Ja po prostu nie mogłam nic. Skoro są ludzie, którzy pokonali swoje jąkanie, skoro są ludzie, którzy dziś mówią płynnie, to pani też postanowiła spróbować i to dokładnie było nowe życie. Tak. Dokładnie. Nauczyła się pani mówić od nowa właściwie. Od samego początku, tak. A na czym tak polega przełamanie jąkania? I właśnie ten strach powoduje, że napięcie jeszcze bardziej rośnie. Tak. A pewność siebie jeszcze bardziej spada. Maleje, tak jest. I niestety takie wycofanie powoduje takie konsekwencje jak brak chęci do mówienia, niestety.
Tak, bardzo często. No i właśnie też mamy takie opinie od osób, które mają problem i pytają się o kursy. No właśnie, że często to najbardziej właśnie najgorsze. Jest takie męczące psychicznie dla mnie, dla osób, które mają z tym problem, że ja się muszę wycofywać, że ja nie mogę nawet zacząć, boję się nawet tej blokady i nie chcę zaczynać. Tak. Tutaj żadne słowa nie pomagają. Przestań, nie przejmuj się. No nie. Tam się zatniesz, nic nie szkodzi, nie mają jeszcze gorsze problemy, a ty robisz, panikujesz, jakieś z tego sensacje. Nie, tak się nie da, bo nie. To jest taka bezradność, to jest taka bezsilność, że po prostu chciałoby się, tak. Ale jest taka blokada wewnętrzna, że nic nie wyjdzie. Cokolwiek by się chciało dodać tam w towarzystwie, powiedzieć, skomentować, nic nie wyjdzie, a jak zaczniemy, to będzie blokada. Tak, albo dużo jąkania. Dużo jąkania. A właśnie osoby nie chcą widzieć tego wzroku spojrzenia. I tu nie o to chodzi, że ktoś nawet się śmieje czy wydrwi, ale jest pewne zachowanie mimowolne na zająknięcie. Wiemy, jak to wygląda, że rozszerzają się źrenice, powstają małe zmarszczki na czole u osób słuchających, mimo że one nie chcą specjalnie reagować, ich ciało reaguje. Automatycznie. Automatycznie. Mm. I to właśnie osoby z emocjonalną blokadą mowy ESBS momentalnie zauważają. Wyczują, tak. Widzą to i czują. A ty na mnie tak patrzyłeś. I pamiętają te spojrzenia przez długie lata. Mhm. I tak chcą uniknąć tych spojrzeń już w kolejnych sytuacjach, więc wolą się nie odzywać. A do tego czasem jeszcze jakiś dochodzi śmiech, czy jakaś taka drwina. To jeszcze bardziej potęguje problem. Tak, jak takie osoby w ogóle sobie dawają radę w treningu nowej mowy? Żeby odzyskać znowu chęć do mówienia. Właśnie, kiedy mają na co dzień blokadę i mają tak ciężko się odezwać. To oczywiście wcale nie jest takie łatwe. Nie jest łatwe, tak. Trzeba oczywiście po pierwsze tą decyzję podjąć, że ja już nie chcę mieć tych sytuacji w życiu i już będę wszystko robił, aby to zmienić. No i pierwszy krok oczywiście, chcieć nauczyć się nowej mowy. To jest w ogóle podstawa, nie? Bo żeby móc mówić i się przekonywać, no to trzeba znać nową mowę. Oczywiście, więc tutaj ten pierwszy krok jest podstawowy. Tak. Właśnie, czyli przyjść na kurs podstawowy. Tak. I to już jest takie pierwsze odblokowanie, myślę, do różnych sytuacji, bo kiedy już mamy tą spokojną mowę, nawet na kursie podstawowym, to już możemy tę sytuację przerobić spokojną mową i powiedzieć komuś, że trenujemy mowę. I to przyznanie się, myślę, do treningu jest bardzo ważne. I takie, myślę, jednym z kluczowych elementów treningu, bo dzięki temu nabieramy pewności siebie i taką odporność na reakcję ludzi, że okej, mogą się czasem zdziwić, no bo ja coś innego robię teraz, coś trenuję, więc w końcu będzie przykuta uwaga na moją mowę. Dzięki temu ja będę miał więcej luzu, aby się starać mówić spokojnie. Ale inna uwaga, nie? Bo to nie jest uwaga na symptomy i blokady. Wiesz? Tak. Tu musicie o tym wiedzieć, że właśnie to jest inna sytuacja. Te przyznanie się do treningu nie jest jednoznaczne z przyznaniem się, że mam problem. Tak często jest na przykład w różnych innych metodach, na przykład w metodzie Van Rijpera, że my jąkając się przyznajemy się do jąkania, I tam udajemy, nawet specjalnie wymuszamy do jąkania. Tak, i przesadnie się jąkamy, tak, przesadnie tak właśnie mówią. Się jąkamy. Tak jest ta teoria. A to nie chodzi w ogóle o to właśnie. Nie to właśnie przeciwnie. My uczymy się kontroli, mówimy, że mieliśmy problem z mową. Właśnie. Teraz mówimy spokojniej. Teraz będę się bardziej starał mówić spokojniej, na luzie. I właśnie te statki, które kiedyś zatapialiśmy, przepływają całe, spokojnie, płynnie, niezniszczone, udowadniają nam samym, że możemy, mogę, potrafimy i wcale nie ma złej reakcji, wcale nie ma tych mimowolnych poszerzenia źrenic, zmarszczek, tylko jest zachwyt. Tak. I często taka motywacja nawet i taka duma, że wow, super. Fajnie, że działasz, fajnie, że robisz coś więcej z tym problemem. No i walczysz. I walczysz. No i właśnie to, że walczysz i to, że mówisz płynnie i spokojnie, bo już na etapie podstawowym, w tych malutkich porcyjkach bardzo spokojnej mowy możemy
wyrazić to, że nam zależy na płynnej mowie, a jednocześnie wzbudzamy zachwyt i podziw, że my robimy tak ważny projekt w swoim życiu. Tak, na całe życie jeszcze. I często w ogóle już na tym etapie osoby tworzą jakieś zdania i generują płynną mowę, mimo że mają małe porcje mowy jeszcze, pierwszy raz w swoim życiu. Bo są takie osoby, że na przykład cokolwiek by nie mówiły zawsze, na każdym jakimś słowie czy w każdym zdaniu było tyle potknięć, tyle blokad, tyle taki trud włożony, aby to zdanie wypowiedzieć, że okazuje się, że już po tych pierwszych nawet dniach kursu nowej mowy mówią całe zdanie płynnie i spokojnie. I nieraz się zdarza, zobacz, że znajomi czy z rodziny ktoś wzrusza się. Tak. Widzimy to po rozmowach telefonicznych. Ktoś dzwoni z kursu podstawowego i spokojnie rozmawia z mamą, z siostrą, z babcią i tam jest cisza i leją się łzy wzruszenia właśnie z tego, że zostaje doceniony ten wkład pracy tego właśnie znajomego czy członka rodziny. To nie chodzi wtedy o wzruszenie współczucia, nie, radości. Ten. Oni to podkreślają. Jak się cieszę z tobą, jak ty pięknie i spokojnie mówisz, ja cię nigdy takim nie słyszałam. Tak, pierwszy raz ten głos się wydobył na luzie, spokojnie. Tak. No, są takie emocje. Dlatego warto iść i trenować dalej i dalej i przekonywać się, że te statki, które kiedyś zatapialiście, które niestety męczyły was później w dalszej części dnia czy w kolejnych dniach, one przepływają, wzmacniają was codziennie i pokazują, że można tak przez całe życie, że można płynąć, nie zatapiając. Tak, dokładnie. Z powodu na przykład obawy o zająknięcie, bo w kanale nowej mowy nie ma zapory. I wręcz, i tutaj właśnie wręcz przeciwnie, będziemy jeszcze więcej generować i będziemy jeszcze bardziej pewni niż ogólnie ludzie, którzy nie mieli nigdy problemu z mową, bo też tak często jest. Czasami osoby, kursanci, którzy trenują intensywnie nową mowę, mają czasem więcej pewności, lepszą mowę niż ta przeciętna, prawda? Bo jest tak dobrze dopracowana, wyćwiczona. Tak się bardzo często zdarza, że odwaga i pewność rośnie w takim tempie, że jest to aż niewyobrażalne, że ktoś, kto miał 20 lat bloków mowy w przeciągu 2-3 miesięcy wykonuje prezentację, podchodzi do zupełnie obcych ludzi. Dzwoni w takie miejsca, takie różne ciekawe, pyta o takie rzeczy różne, trudniejsze czasem, no ale właśnie jest to możliwe, bo już ma tą pewność, wie, że jest to wszystko możliwe i nie ma ograniczeń. Ja też to sam widzę po sobie, że czasem się czuję, że mam lepszą mowę niż ktokolwiek właśnie gdzieś tam, na przykład na jakimś spotkaniu, bo no ta przeciętność mowy teraz jest faktycznie na nie za wysokim poziomie. Jest ta mowa jakaś chaotyczna, czasem nawet niepłynna, jakieś są takie chaos jest, a jednak ja czuję, że mam taką kontrolę nad mową, że mogę po prostu ty mówić i mówić i to mówić. To uczucie jest niesamowite. Tak. Tak. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami podczas tego odcinka. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Przypominamy o konkursie, który uruchomimy wraz z otrzymaniem 1000 subskrybentów. Tak. To jest konkurs, który umożliwia odbycie treningu nowej mowy zupełnie bezpłatnie dla osób, które bardzo pragną przyjechać na kurs do Mikołowa. I właśnie ogłosimy taki konkurs, kiedy nasz licznik subskrybentów wybije 1000. Wtedy śledźcie szczególnie nasz kanał, bo podamy pytania konkursowe. Dokładnie. I wlosimy osobę, która myślę była najaktywniejsza, jak chodzi o promowanie, o udostępnianie właśnie naszych filmów i będzie miała taką możliwość. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.